Jeżeli ktoś z Państwa zastanawiał się, czy można było 40 lat temu przewidzieć to, co się będzie działo w naszym kraju w ostatnich 2 latach, odpowiem krótko. Tak, była taka osoba, zdarzyło się i przewidziała praktycznie wszystko, co się będzie działo. Wielkiej decyzji nadszedł czas. Pozostać mamy i walczyć nierówno? Nie unikniemy odpowiedzi. Wszak nasze miasto zamienia się w... Witam serdecznie. Drodzy Państwo, pod taki okres byśmy powiedzieli pomiędzy świętami a nowym rokiem, czyli teoretycznie czas podsumowań. Dzisiaj może nie będziemy się na tym skupiać, bo uważam, że podsumowania to jednak warto po nowym roku. Obiecałem Państwu przepowiednie. I to nie przepowiednie jasnowidza, przepowiednie jednego z bardziej znanych reżyserów filmowych, a film, w którym ona padła, to, aby nie trzymać Państwa w niepewności, Płonące siodła. Reżyserem był Mel Brooks, można powiedzieć rasowy prześmiewca, geniusz, jeżeli chodzi o pastisz, parodię, ale też osoba, która praktycznie przewidziała wszystko to, co się będzie działo w naszym kraju. W czym się pomyliła? Pomyliła się w tym, że wybuch nie nastąpił w kościele, a też na literę K, no bo komenda główna, i nie była to bomba, a był to granatnik. I zdaniem reżysera jednak osoba, która była głównym sprawcą, nie powinna żyć. Szeryf zamordowany. Kobiety i dzieci rozszarpane na strzępy. Ale chwała górze, że jednak się udało, więc ktoś, choć tak się czasami mówi, że życzmy wszystkim zdrowia, bo na rozum za późno. Natomiast w samym filmie przed... A zresztą, o ile nie wytną tego prawa autorskie, to proszę bardzo. Umiłowani wierni, sami dobrze wiecie, co się dzieje w naszym kochanym miasteczku. Szeryf zamordowany, ludność wygnana i bydło zgwałcone. Najwyższy czas, by zacząć działać. Odchodzę. I drodzy Państwo, ostatnie 2 lata, kiedy Mel Brooks genialnie przedstawił sytuację. Ludzie wypędzeni. Pani się odsunie. Odsunie się pani. Nie! Ty! Ty! Tu ci się nie pojebało? To kurwa co robi ty? Co robisz? Weź to, ty! Co robisz kurwa dziewczyny? Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach składzie obecnym dniem na pokandzie po rozpoznaniu w dniu dzisiejszym na sprawie. Sprawy ze skargi Aleksandra Kwieka na decyzję Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach z 8 kwietnia 2021 roku. O numerze wskazanym w sentencji. W przedmiocie kary pieniężnej za niezastosowanie się do obowiązku czasowego ograniczenia prowadzenia działalności uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej z dnia 12 lutego 2021 roku o numerze wymienionym w rozstrzygnięciu. Zasądza Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach na rzecz strony skarżącej ponad 4500 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Proszę siąść. Jeżeli chodzi o moją sprawę, to oczywiście uzasadnienie zostanie sporządzone na piśmie doręczoną stroną. Zainteresowanej publiczności w pojemnym czasie to będzie również dostępne w Centralnej Bazie Orzeczeń informacji o sprawach już w wersji zanonimizowanej, wystarczy prywatna sygnaturę. A pokrótce, to co legło przede wszystkim u podstaw niniejszego rozstrzygnięcia, to, co pełnomocnik podkreślał dzisiejszy, zaznaczał również swoje wypowiedzi ustnej w sprawie, a mianowicie podstawa prawna, która tutaj budzi największe wątpliwości w tej sprawie, to jest to, w jakim brzmieniu 48, a miał zastosowanie w sprawie. Czy tak, jak zrobił to organ w brzmieniu sprzed wprowadzenia zmiany z jesieni 2020 roku, czy też w brzmieniu i obowiązującym później od
21 stycznia 2021 roku, czy też w brzmieniu obowiązującym w tym przedziale pomiędzy. A gdzie byliśmy? Przecież wypędzono nas ze sklepów, z restauracji, z życia społecznego. Nagle okazuje się, jesteśmy 2 lata po wszystkim, czy w trakcie wszystkiego. Ale okazuje się, że ta zwykła podła grypa nawet za bardzo nie jest medialna. A już nie wspominając o takich wirusach typu celebryta, prawda? Ile te lat minęło? Film, o którym mówię, czyli te płonące siodła, miał swoją premierę na terenie Polski 31 grudnia 1974 roku. I był przyjęty z entuzjazmem. No, prawdopodobnie nikt nie zdawał sobie z tego sprawy, że minie 39 lat czy 38 i nagle jesteśmy świadkami tego, że, drodzy Państwo, po prostu stało się. A numer, w którym mówimy, że bydło zostało zgwałcone, tak, stało się. Proszę bardzo. Pochodzące z urządzenia obywatela Afganistanu Sabrullaha S. cudzoziemiec gromadził liczne materiały wskazujące na zaburzenia seksualne w kierunku pedofilii i zoofilii. Zwolennik talibów, tak służby go zidentyfikowały, do RP przybył szlakiem bałkańskim na Białoruś. Się to boli tam, prawda? Ale proszę, panie redaktorze, tak? Z mlekiem nie jest jak z moczem. Nie daje się bez przyczyny. Czyli że stymulowane są? No, krowy są gwałcone, żeby zostać zapłodnione. Tak zwany rape rack, proszę sobie sprawdzić w internecie. Mówię tutaj do słuchaczy i słuchaczek, na czym to polega. Na czym polega? No to jest jakieś takie sztuczne, czy to chodzi o, w sensie, to jest, chodzi o jakąś inseminację, tak? Czy to? No tak, krowy są gwałcone po to, żeby zostać zapłodnione, po to, żeby mogły urodzić i żeby dawać mleko. Żadna krowa, tak jak żadna kobieta, nie daje mleka. Proszę spojrzeć, tutaj jest masa kobiet. One nie dają mleka po prostu. No tak, ale co one przyjmują krowy, które nie w wyniku gwałtu, tylko po prostu jakby kolei rzeczy też, prawda? Ale jakiej kolei? No nie zawsze, nie każda krowa musi być zgwałcona, prawda, żeby dawać mleko. Też się zdarza na pewno, że po prostu, nie wiem, są dwie krowy, krowa byczek i krowa kukrowa i się bardzo lubią Tak, bardzo dziękuję, ale muszę kończyć. A, dobrze. Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję. I może po prostu krótko, skoro jesteśmy w okresie świątecznym, potraktujcie to Państwo jako rozwiązanie zagadki i określcie, czy rzeczywiście przedstawione wydarzenia odnoszą się do tego, z czym spotykamy się na co dzień w przeciągu ostatnich 2 lat. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, no i do zobaczenia w piątek, piąteczek, piątunia.